witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat związany z duszą. Ponieważ wiele osób mi tutaj pisze, wytłumaczyć właśnie co to jest dusza, jak to wszystko funkcjonuje, więc chciałem zrobić filmik na ten temat. Otóż dusza jest w naszym sercu umiejscowiona. Jest tak zwana dusza indywidualna danej osoby, danej jednostki i dusza najwyższa, czyli po prostu dusza najwyższa, jakby cząstka najwyższej osoby, która po prostu kontroluje, co robi dusza indywidualna. To jakby dwa ptaki umiejscowione na jednym drzewie. Jeden ptak spożywa owoce, a drugi ptak po prostu na tym drzewie obserwuje, co robi drugi ptak. To tak samo po prostu wygląda, w takiej przenośni wam powiedziałem, jak to po prostu wygląda w praktyce. Czyli po prostu nasza dusza działa w tym świecie materialnym, a dusza najwyższa tylko obserwuje i przyzwala na działanie duszy indywidualnej w tym świecie materialnym. Ja dodam, że dusza jest cząstką wieczną. Duszy nie da się wysuszyć, duszy nie da się pociąć, duszy nie da się zniszczyć. Dusza jest przenikająca, wieczna, pełna szczęścia, jest jakby iskierką, iskierka duchowa jest bardzo mała, nie może być zauważona przez fizyczne oczy, kiedy odchodzi z naszego ciała fizycznego. Ja dodam, że ciało materialne nie musi być dla was tą nowością. Przeznaczeniem ciała materialnego jest po prostu destrukcja. Wcześniej czy później to ciało po prostu ulegnie destrukcji. Ale dusza jako cząstka wieczna przechodzi z ciała do ciała, zmieniając po prostu, tak jak my zmieniamy nasze ubrania. Dzisiaj mamy ubranie niebieskie, jutro fioletowe, pojutrze mamy pomarańczowe, czy jakie inne. To po prostu dusza przechodzi w następne formy, w zależności od karmy, którą zakumulowała w danym życiu. Dlatego najwyższym takim procesem duchowym jest Bhakti Yoga, żeby po prostu dusza wyzwoliła się z kręgu reinkarnacji, z kręgu karmy i wydostała się poza ten świat materialny, który jest pełen ignorancji, pełen ciemności. Dlatego właśnie mówię o duszy, ponieważ dusza też cierpi, jeżeli nie wykonała swoich czynności w świecie materialnym we właściwy sposób, wówczas jest poddawana jakby takiemu cierpieniu, prawda? Ja chciałbym powiedzieć, że wiedza o duszy jest wiedzą bardzo taką tajemniczą. Nie wszyscy wiedzą, jak to tak naprawdę jest z duszą, ale ja powiem jedno, że w zależności od karmy dusza musi inkarnować w tym świecie materialnym, czy to w jednym kraju, czy w drugim, po prostu przyjmować odpowiednie ciało w zależności od karmy, którą wykonała. Dlatego jest uważane za wskazane wykonywanie pozytywnych czynności, wskazane jest pozytywne myślenie, nie krytykowanie nikogo, nie robienie zła nikomu, po prostu życie takie uregulowane w spokoju, w medytacji. Wówczas, drodzy kochani, będziecie mogli doświadczyć takiego wewnętrznego spokoju duszy. Jeżeli osoba jest roztrzepana, jeździ to tu, to tam, spotyka się z jednymi ludźmi, to z drugimi, z różnymi kategoriami ludzi, którzy po prostu mają różnorakie wibracje, czy to mają wibracje pozytywne, czy mają wibracje negatywne, nie patrzy po prostu na, z jakimi osobami się spotyka, po prostu się spotyka z nimi, rozmawia, wchodzi w tematy, daje konferencje, to wówczas przyjmuje się wiele też przy okazji, przy tych konferencjach, przy tych kontaktach międzyludzkich, przyjmuje się też wiele energii od tych ludzi, a niekiedy są to energie niestety, drodzy kochani, negatywne. I potem taką osobę po prostu trzeba oczyścić, która jest naładowana energią negatywną, trzeba po prostu zrobić jakby taką pudrę specjalnie oczyszczającą, by daną osobę z tego wszystkiego po prostu oczyścić. Ja bym proponował Państwu, jeżeli już macie kontakty międzyludzkie bardzo szerokie, jeżeli ktoś jest biznesmenem, czy podróżuje, ma kontakty z wieloma osobami o różnym statusie energetycznym, żeby po prostu zaopatrzył się w opal. Opal, który jest na piersi, jakby wisiorek z opala, który po prostu będzie go chronić przed negatywną energią, przed również uspokoi charakter danej osoby, jeżeli dana osoba jest nerwowa, również nosząc taki opal na szyi będzie więcej uspokojona, będzie więcej zrelaksowana. To właśnie opal jest tym kamieniem, drodzy kochani, który promieniuje na 30 tysięcy bowisów, jest bardzo wysoko wibrujący, także możecie go po prostu zakupić sobie gdziekolwiek w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju i nosić po prostu ten opal na szyi. A kobietom polecam noszenie kolczyków z opala, noszenie wisiorków z opala, ponieważ to wpłynie na was, drodzy kochani, że będziecie więcej spokojnie zrelaksowani.
To właśnie chciałem Wam przekazać i to również chciałem zaproponować aronit, który jest odprawnikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.